Siemano. A? Co? Cześć, powiedz. Cześć. No. Z tej strony Jadwigi, waszego najbardziej ulubionego fanpage'a Gruziński po polsku. Jak się nazywasz? Mini. No i odwrotnie to robiłyśmy. A kuźwa, tak, faktycznie. Dobra, jeszcze raz. Nie, niech to zostanie. A, dobra. Siemano, z tej strony Jagminiki, waszego najbardziej ulubionego fanpage'a Gruziński po polsku, Nini i Maja. I tak się czuję się w domu, tak, dzięki. Boże. No. Przed chwilą nagrałyśmy super wstęp, ale się okazało, że kamera nie była włączona. Tak, i okazało się, że ja nie włączyłam kamery. Bywa. A ja chciałam, ja zaczęłam to mówić, jedną mądrą rzecz i dokończę. Dawaj, mów. Chciałam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy robimy filmik, w którym jesteśmy w dobrym humorze i się uśmiechamy i takie tam, i się żartujemy, zawsze ktoś pisze, że tak. Jesteśmy pijane. Tak. I chcemy zrobić... Nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle. Chcemy zrobić tak... I chcę zrobić taki apel, tak się nazywa po polsku chyba. My nie jesteśmy pijane, nagrywając nasze filmiki. Ale przysięgam, naprawdę. Jedno piwo. Ja uważam, że mówienie o ludziach bez podstawy, że są pijani, tak, to jest bardzo niegrzeczne z waszej strony. Czy zrobiliście analizę? Czy wy wiecie, gdzie my jesteśmy? Czy coś piłyśmy? Nie wiecie i tak mówicie. To nie jest ładne, tak to się nie robi. To może być kompot. To tak, to może być sok jabłkowy. Tak. Może być, nie, jakiś inny kolor. Albo lemoniada. No, gruszkowa. Albo duży kieliszek wina. Dobra, nie po to tu jesteśmy dzisiaj. Nie, w ogóle nie. No. Jesteśmy po to, żeby pogadać z wami o tym, co się dzieje obecnie w Gruzji, a mianowicie jest początek roku szkolnego. To znaczy, że wszędzie są dzieci. Wszędzie naprawdę współczuję dzieciom, które... I rodzicom chyba bardziej współczuję. Rodzicom i dzieciom przede wszystkim, ponieważ rodzice łączyli te studia i to wszystko i naprawdę współczuję dzieciom, nie wiem, chyba i tak nie. Będzie słychać, nie? Tak, ale się... A, okej. Które dzieci, które teraz poszły do szkoły, będą musiały przez 12 lat, bo w Gruzji tyle jest, przez 12 lat chodzić do szkoły. To był najgorszy okres w moim życiu i nie wiem skąd wszyscy mówią, że dzieciństwo to fajnie, że szkoła jest fajna. Nie jest fajna. Wszyscy mi mówili, że będę tęsknić, ale minęło już prawie 8 lat, od kiedy ukończyłam szkołę. I ja jeszcze nie tęsknię ani trochę. Ani trochę, kumacie? Ani tyle. W ogóle. No. Kiedyś, jak ty szłaś do szkoły, to 1 września był początek? Chyba tak. Tak, to były te czasy, kiedy 1 września. 1 września był dniem... W Polsce teraz od 1 nauki. W Polsce też. No tak, ale no. Mówię, że w Związku Radzieckim to był dzień nauki, czy coś takiego. I ten... Przepraszam, coś mam z gardłem. I 1 września... Soku. Tak, soczek. I 1 września szliśmy do szkoły. No wiecie, to było białe spoko. Białe koszule i takie tam, było spoko. Wiecie, dla każdego dziecka chyba pierwszy dzień szkoły to jest takie, no nie wiem, czy stresujące, czy takie na pewno ważne, nie? Ważne. Ważne i wydarzenie. Stresujące jednocześnie. A pamiętasz swój pierwszy dzień? Ja kocham swój pierwszy dzień. Tak, ja pamiętam swój pierwszy dzień. Pamiętasz? Tak, oczywiście. No, a ty pamiętasz swój? Pamiętam. Wiecie, dużo dzieci w pierwszym dniu szkoły płaczą i takie tam... Ja płakałam. Tak. To znaczy ja też chciałam popłakać trochę. To znaczy, jak mnie zaprowadzili rodzice do szkoły, to było tak, że staliśmy na podwórku szkolnym i czekaliśmy na naszą nauczycielkę, która miała przyjść. Ja kwiaty miałam takie tam, tak jak 1 września zwykle robiliśmy. I mieliśmy tam podejść do niej i jej te kwiaty wręczyć i tam powiedzieć coś tam, no jak te dzieci. I w każdym razie, jak już byłam na tym podwórku szkolnym, tam było bardzo dużo ludzi i ja pomyślałam, że mi się nie podoba ta sytuacja tutaj. Bo jest dużo ludzi. Dużo ludzi. Jest po pierwsze, jest hałas, jest dużo ludzi, których ja nie znam i nie chcę poznawać. Introwertyzm od razu, nawet nie od razu. Tylko. I w każdym razie było niefajnie i ja pomyślałam, no i jeszcze dużo dzieci płakało też. Jakby był taki chaos trochę, ja pomyślałam, ja spieprzam stąd. Ja miałam taki ładny plecaczek i tata i mama, prawie, i tata i mama coś z kimś tam rozmawiali z innymi rodzicami i ja znalazłam taki moment, kiedy nikt na mnie nie patrzył i ja zjęłam ten plecak i rzuciłam na ziemię i te kwiaty też i uciekłam.
I tam wow. taki duże podwórko szkolne i taka duża jakby alejka prowadząca do głównej bramy. I ja biegłam i jakby już wybiegłam z tej bramy, ja nie wiem, gdzie ja biegłam, bo mój dom jest dość daleko. Trzeba było przejść przez taką ruchliwą drogę, a tam nie chodziłam sama, jak była mała. I ja gdzieś tam biegłam, nie wiem gdzie. I potem tata zobaczył, że mnie nie ma i zaczął za mną biec i mnie dogonił, bo był większy. I potem mnie tam przeprowadzili na siłę do szkoły i tata powiedział, musi zostać, a ja powiedziałam, że ja znowu ucieknę, a on powiedział, że nie. I taki, tak, zostałam, ale jak mnie tata tam jakby zaciągnął do szkoły znowu, okazało się, że wszyscy ludzie w mojej klasie, wszystkie dzieci już siedziały na swoich miejscach i dla mnie nie było miejsca. I już było jeszcze bardziej krępujące, bo mnie zaprowadzili do klasy i tam wszyscy siedzą, na mnie patrzą i nauczycielka, o, witamy! I niefajnie było, niefajnie. I potem jakieś krzesło przynieśli skądś tam, bo nie było miejsc, dostawili, nie wiem jak po włosku się mówi, do innej ławki, ja usiadłam i to wszystko. Nie płakałam, ale chciałam spieprzyć stamtąd, ale nie wyszło niestety. Ale czystety. Się przyjęłaś prawie. No prawie mi się udało, ale tak bym nie uciekła daleko, bo to w sumie wiecie. A jaki był twój dzień? Mój pierwszy dzień w szkole był taki, że w ogóle zacznę od tego, że nie chodziłam do przedszkola, ponieważ płakałam. Ja też nie chodziłam. Poszłam pierwszego dnia, to zaczęłam płakać, drugiego dnia poszłam, to znowu zaczęłam płakać i moja mama stwierdziła, że to jest dla mnie zbyt stresujące i mogę zostać w domu. No. I to był ewidentnie błąd. W ogóle, jeżeli chodzi o szkołę, ja mniej więcej kojarzyłam, o co chodzi tam i co się dzieje, ponieważ miałam starszego brata, więc za każdym razem, jak mój brat szedł do szkoły, no to ja razem z nią szłam, wiesz, i z powrotem później po lekcjach, więc ja mniej więcej wiedziałam, że dziecko wychodzi z domu i wraca, nie? To nie jest tak, że w ogóle nie mam pojęcia i naprawdę, mój brat jest o 3 lata starszy ode mnie i tak praktycznie 3 lata codziennie chodziłam razem z mamą. I później jak ja, i nadszedł czas, kiedy ja już musiałam iść do szkoły, moja mama była przekonana, że o wie, ja kojarzę co to jest szkoła, wiem, w ogóle nie będzie problemu. A ja tylko tam weszłam, jak tylko moja mama mnie zostawiła. Jak zaczęłam płakać, naprawdę przez parę dni tak płakałam, nie? Wiecie? Ja miałam nadzieję, że miałam doświadczenie, zaczęłam płakać, jak chodziła do przedszkola i zostałam w życie, domu. Więc to teraz płaczę, aż mnie nie zostałem w domu, ale nikt nie chciał. A wtedy nie wiedziałeś, że nauka w szkole jest obowiązkowa, ustalona przez państwo. Wtedy nie wiedziałam w ogóle, że też nie wiedziałam, że to będzie trwało przez 12 lat i bardzo się cieszę, że ukończyłam to. Paskustwo, tak dokładnie. A wiesz co, mój brat miał podobnie, bo mój brat jest młodszy ode mnie i też widział, że chodzę do szkoły i wiedział, że idę i przychodzę, nie? Więc też chodził do szkoły moje czasami i też myśleliśmy, że jakby jest okej. I on poszedł pierwszego dnia i wszystko było spoko, w ogóle okej, poznał dzieci i tak dalej, nawet pomyślałyśmy z mamą, że kurde, wow. A potem drugiego dnia, jak go tam zaprowadzili, była już histeria. I się okazało, że mój brat myślał, że musi pójść raz do szkoły, pierwszego dnia i to wszystko. Bo my tak go przygotowywali do pierwszego dnia, że on myślał, że to jest jeden dzień tylko, więc wiecie. A widzisz. I też płakał, więc nie wiem, bo każde dziecko miało jakieś tam przygody z tym pierwszym dniem szkoły. I w ogóle uważam, że szkoła przynajmniej, nie wiem jak to w Polsce wygląda, ale w Gruzji uważam, że trzeba zmienić ten cały system. Tak. Bo to, co się dzieje w szkole, to co robią nauczyciele, to jest przestępstwo nawet. I gdybym ja mogła decydować, ja bym zwolniła połowę, jeżeli większość z nich. No, niby się zmienia ten system, że niby robią jakieś... Chyba to jest wycieczka. Welcome to Georgia! Jakaś wycieczka i autentycznie ten przewodnik ma mikrofon i ma taki ogromny głośnik. On ma mikrofon taki jak w karaoke ludzie mają. I ogromny głośnik. I ogromny mi głośnik. Też oprowadzam wycieczki, ale kuźwa nie tak, że cała ulica słyszy. Ja pierdzielę. Trzeba kupić taki dla naszego kolegi Macieja, który nie ma słuchawek. Dobra, no to co? No, ale wracając do szkoły. Bo to jest synagoga, idą do synagogi obok. Siedzimy w ogóle na Starym Mieście, w bardzo takim fajnym, fajnej uliczce. Tak. I tu jest synagoga obok. O. Nie wiem, czy słyszycie. Pewnie słyszycie. Przepraszam. Więc zwolnić wszystkich. Albo aresztować jeszcze gorzej.
wszyscy. Jest dużo nauczyciele, które jeszcze stary radziecki system stosują. Tak, dokładnie. To jest problem, jest taki. Tak. To jest właśnie tak, że to jest stary radziecki system. To są takie stare radzieckie problemy, które w XXI wieku już nie powinno być stosowane. Tak, w ogóle ani trochę. I w ogóle wiecie co, jak ja chodziłam do szkoły, ja byłam taka dobra, i która się dobrze uczyła i tak dalej, ale moi koledzy i koleżanki czasami mieli taki problem, że bardzo często zostali bili ich. Ja wiem, że wymawiam bić przez i krótkie. Wiesz co to jest? Bić? Tak, bić. Nie jestem w stanie tego, ale przez i krótkie. Tak, Jarysz, a nauczyciel? Musi trafić do więzienia, zgadza się? Tak, oczywiście. Znaczy, w mojej szkole nie było przypadków, żeby w mojej klasie nie było a przypadków. A bullying? W ogóle ja szczególnie z chłopakami był taki problem, było dużo chłopaków. Bullyingu było dużo. Tak, którzy byli jakby ofiarami tego bullyingu i nauczyciele też widzieli to wszystko i nie reagowali. Jestem bardzo emocjonalna, jak o tym myślę, bo bardzo często myślę o tych dzieciach w ogóle, jak sobie poradzili dalej w życiu. To jest i nauczyciele, którzy widzieli to wszystko, nie reagowali. Jak mogli się tego zrobić? Wiem, że nikt mnie nie ogląda, bo nikt nie w mojej szkole nie mówi po polsku, ale jak wy mogli się tego zrobić? Ale to występuje wszędzie w Polsce. No dobra, ale to nie znaczy, że w Polsce, jeżeli w Polsce też występuje, to nie znaczy, że jest okej, nie? No, mówię, że... Polaków też trzeba wsadzić do więzienia. Wszystkich w ogóle. Nie, ale to prawda. To znaczy, u nas w szkole też bardzo, bardzo często były takie fakty. Jakby może bezpośrednio ja sama nie doświadczyłam, ale na przykład niektóre dziewczyny z mojej klasy, to ci no, na demo też się śmiali, ale jakby, wiecie, zawsze klasa się dzieli na takie dwie grupki, gdzie są kujony, tak? I są takie bardziej popularne dzieciaki. Ja byłam w tych brzydkich i kujonskich tak, dzieciach. Tak, ja też. Więc wiecie, zawsze coś tam, jakieś śmieszki i tak dalej. Ale no nie było tak, aż tak, żeby były jakieś tam samobójcze myśli, czy coś takiego. Ale no. W każdym razie to nie jest fajny fakt. I oczywiście nauczyciele powinny zwracać na to uwagi, a nie zwracają, bo nie wiem, nie chcą w to się mieszać, coś takiego, nie wiem. Ale jakby nie chcą? A no pracować wiem. Chcą? Hajs pieniądze chcą? Podwyżki? Podwyżki chcą, strajkować? No właśnie, strajkują nauczyciele. Dobra, w każdym razie podsumowując, bo już prawie 15 minut gadamy, nie 13, ale dobra. Niestety nasz świat już jest tak skonstruowany, że szkoła jest jednak obowiązkowa, więc wytrzymajcie te 11 czy 12 lat i potem będzie tak. Tylko lepiej. A nie, tak. to naprawdę będzie tylko gorzej. W którym sensie jest lepiej? Będzie na pewno trudniej, ale lepiej. W sensie będzie trudniej, no trzeba będzie podejmować inne decyzje. Takie ale przynajmniej nie będziecie musieli chodzić do szkoły. Będziecie musieli chodzić na uczelnię. I potem jak ten okres się skończy też, potem już będzie lepiej. No kiedyś tam będzie lepiej. Słuchajcie, przypominam, jeżeli wam się nie chce chodzić do szkoły, zawsze możecie przyjechać do Gruzji, tak. A my mamy biuro podróży o nazwie Vaime Travel. Takie biuro. Takie biurze, ja hej. Ja polecam osobiście. Ja też polecam, nie dlatego, że jestem współzałożycielką. Nie, ja obiektywnie polecam. Wiadomo. Słuchajcie, jeżeli nas ogląda ktoś, kto idzie do szkoły, to powodzenia. Już poszli Polacy 1 września. No wiem, ale wiesz, teraz już wszyscy poszli, więc możemy wszystkim pogratulować z tego powodu. Udanego roku szkolnego, a jeżeli ktoś ma dzieci, kto idzie do szkoły albo już chodzą, to też wam życzymy wytrzymałości. Tak. Pomagajcie swoim dzieciom z różnymi przedmiotami, bo nie każdy ogarnie. Ja na przykład całą matematykę to dzięki mamie ja i tacie nigdy zdałam. Ja nie ogarniam literatury, więc... Więc wiecie, no. Pomagajcie dzieciom. Dziecko nie może być rozwinięte w każdej... Tak, nie musi znać 10 języków obcych, tańca, nie. Jeszcze nie wiem. Wystarczy, że zna jeden dobrze. To na I pewno drugi trochę. Da mu chleb. Tak jest. Dobra, my dobra. Spadamy. Na razie. Na razie, no. Pa. Co tu dużo mówić. Pa, pa.